Ludzie piszą i nie dowierzają. Mówią, chciałbym się przeprowadzić do Trójmiasta ze swoją rodziną. Mam dwoje dzieci, jestem ja i moja żona, jesteśmy normalną rodziną. Chcemy się przeprowadzić na te polskie morze. Nie chcemy kupować, ale doznajemy szoku ze względu na to, że w Gdyni, Sopocie i Gdańsku, a także okolicznych miasteczkach, takich jak Rumia, czy Pruszcz Gdański, czy też innych okolicach Trójmiasta, tej całej wielkiej metropolii, nie da się wynająć normalnej wielkości mieszkania. Nie ma w Trójmieście mieszkań po normalnej cenie. Mówią, nie wracamy do Trójmiasta, nie ma bata. Po co? Przecież 100-metrowe mieszkanie na wynajem w Trójmieście czy w okolicach Trójmiasta to jest, jak dobrze ci pójdzie, minimum 5 tysięcy złotych, 6 tysięcy złotych miesięcznie. Jeżeli ci dobrze nie pójdzie, to za wynajęcie mieszkania najtańszego w normalnej okolicy 100-metrowego, 90-metrowego, może 85-metrowego trzeba wydać szokujące 6-7 tysięcy złotych. Ludzie mówią wprost, nie ma po co wracać do Polski, znaczy się chociażby do Trójmiasta. Mówią wprost, nie mamy po co wracać ze względu na to, że nie ma sensu w Polsce mieszkać, ze względu na to, że w Polsce jest tak drogo, że no to się po prostu zwyczajnie nie opłaca. Piszą do mnie, mówią, mamy 15 tysięcy złotych dochodu, bo człowiek jest od IT, prawda, robi aplikację, prawda, jest od IT i mówi, że nie ma sensu, prawda, mówi, że zarabia 15 tysięcy złotych na czysto, żona zajmuje się dziećmi, edukują dzieci sami, dzieci nie chodzą do przedszkola, nie potrzebują przedszkola, ale za to potrzebują dużego, normalnego właściwie, wiecie, mieszkania, bo mówią, że wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii, bo tam bez sensu już żyć, że sytuacja staje się coraz gorsza z dnia na dzień, a dodatkowo mówią, nie będziemy pracować za pół darmo ze względu na to, że emerytura w Wielkiej Brytanii to 68 lat. A może nawet zostanie przesunięty wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii na 70 rok życia, a dodatkowo, jeżeli już dostaną tą emeryturę w wieku 70 lat, to emerytura może zostać znacznie pomniejszona, a dodatkowo może być pomniejszona o to, że nie będzie indeksowana na przykład w krajach Europy, tak jak nie jest indeksowana w znacznej części krajów na świecie, jak w Kanadzie i Australii. To dlaczego ma być indeksowana na przykład w Hiszpanii czy w Polsce? Mówią, nie będziemy takimi dalnymi chłopami i wyjeżdżamy z Wielkiej Brytanii. No, chcieliśmy się przeprowadzić do Polski, do Gdańska, Sopotu i Gdyni, bo to fajne, piękne, ładne miasta, zawsze jest tam co robić, bo jak nie w Gdańsku, no to w Sopocie, jak nie w Sopocie, no to w Gdyni. Wiemy, że są problemy, się pojawiły w Trójmieście generalnie problemy, ale myśleliśmy, że przejdą. Jednak nie ma sensu do Trójmiasta wracać, jeżeli 190 lub 90-metrowe mieszkanie na wynajem to 7 tysięcy złotych. Jaki jest tego sens? I pytają, czy jest jakaś inna możliwość. Ja mówię wprost, są oczywiście możliwości. I te możliwości ciągle pokazuje. Są to możliwości bardzo szerokie. Właściwie człowiek, który pracuje przez internet, ma bardzo dużo możliwości, prawda? I właśnie chcę to pokazać, jakie te możliwości są. Rzeczywiście w Trójmieście sytuacja jest tragiczna. Ludzie, którzy... jeżeli ktoś chce normalnie mieszkać, w Trójmieście, wiecie, jeżeli ktoś ma rodzinę, dwoje dzieci, pracuje z domu, dzieci nie chodzą do przedszkola, bo na przykład chodzą tylko na zajęcia, ze względu na to, że rodzice uważają, że lepiej wyedukują w wieku przedszkolnym swoje dzieci poprzez wysyłanie dzieci na zajęcia specjalistyczne, gdzie po prostu dziecko idzie i wie, że na zajęciach się uczy, i to się dzięki temu wpaja takiemu dziecku, a nie, że idzie i siedzi 8 godzin i nic nie robi, prawda, w połowie. Mówią, ale do tego trzeba dodatkowo, osoba pracuje z domu, więc potrzebują, wiecie, 4-5 pokoju, a się okazuje, że w Trójmieście, no, tak jak w całej prawie Polsce, nie da się wynająć w normalnej cenie 90-100 metrowego mieszkania, a jak się da wynająć, no to na pewno nie w normalnej cenie, tylko to kosztuje 7 tysięcy złotych miesięcznie. To, co się stało w Polsce
Właściwie Polska cofnęła się o 20 lat do tyłu. No i taka jest prawda, ale na szczęście jest Unia Europejska i z Wielkiej Brytanii Polacy mogą wyjechać do całej Unii Europejskiej. Prawda, Polacy są na bardzo uprzywilejowanej pozycji w stosunku do Brytyjczyków, bo Brytyjczycy nie chcieli Unii Europejskiej. Brytyjczycy wyszli z Unii Europejskiej i jak ktoś ma tylko brytyjski paszport, no to ma przerąbane. W danym momencie brytyjski paszport stał się gorszym paszportem na świecie, aniżeli paszport polski. Tak jest, to nie są żarty. Polski paszport stał się bardziej prestiżowym paszportem, aniżeli brytyjski. No niestety, niestety, bardzo z jednej strony się cieszymy, oczywiście nie życzymy tego Brytyjczykom, ale Brytyjczycy sami na to głosowali, sami to zrobili i nawet się odnoszą, że się nad z tego cieszą, prawda? No to cóż ja mam powiedzieć, no przecież ja nikomu życia nie będę układał. No ale teraz odpowiem na pytanie moich czytelników, moich słuchaczy, moich widzów, jakie są możliwości, bo to bez sensu, jak człowiek zarabia 15 tysięcy złotych, wydawać 7 czy 8 tysięcy złotych na wynajem mieszkania, zostaje ci tylko 7 tysięcy złotych, no to jest troszeczkę bez sensu, prawda? Tak więc jest dużo możliwości i proszę zobaczyć, ja te możliwości zaraz pokażę i gdzie te możliwości są. Proszę zobaczyć, ciągle mnie pytają, gdzie jest tanio zamieszkać. No i o to chodzi, że są miejsca, w których zamieszkasz, w których możesz kupić w Europie, możesz kupić mieszkania za 3 lata wynajmu w Trójmieście. Dosłownie, prawda? Dosłownie są miejsca w Europie, gdzie kupisz 100-metrowe mieszkanie, 100-metrowy tak zwany apartament za 3 lata wynajmu w Trójmieście, bo jeżeli weźmiemy fakt, że w Trójmieście 100-metrowy wynajem kosztuje 7 tysięcy złotych miesięcznie, prawda? Bo to trzeba opłacać spółkę Skarbu Państwa, to trzeba opłacać to, trzeba opłacać tamto, prawda? No to wychodzi 7 tysięcy złotych, no to przez 12 miesięcy to jest 84 tysiące złotych razy 3. O, to jest, szanowni Państwo, 200. To jest bardzo dużo pieniędzy. No to jest ponad, to jest prawie 300 tysięcy złotych, prawda? To jest bardzo dużo. Jeżeli to policzymy na 4, podzielimy na tam 4, no to wiecie, to już 60-70 tysięcy funtów prawie, w zależności od tego, jaki jest kurs walutowy. Jest to bardzo dużo pieniędzy i właściwie, no, mówimy wprost, no, trzeba być naprawdę ostatnim frajerem, żeby tego nie widzieć, żeby tego nie rozumieć, że Polacy stali się niewolnikami zagranicznego banku, zagranicznego dewelopera, zagranicznego funduszu i spółki Skarbu Państwa. No taka jest prawda, no niestety, taka jest rzeczywistość. No ale na szczęście, szanowni Państwo, jest Unia Europejska i można z takiego feudalizmu uciec, prawda? Nie trzeba mieszkać w Wielkiej Brytanii, z której istnieje prawdopodobieństwo, że w ogóle nie dostaniesz emerytury, a jak dostaniesz, no to dostaniesz ją okrojoną albo jeszcze bardziej niż okrojoną. Taka jest rzeczywistość, prawda? Rzecz jest z tym, że nie musisz mieszkać w Polsce, w której wynajem mieszkania wynosi dwie minimalne wypłaty, prawda? Są możliwości, proszę zobaczyć. No i teraz te możliwości oczywiście pokażę. Proszę zobaczyć. Ludzie mówią, no tak, pokazujesz ciągle tą Hiszpanię, no ale na przykład ludzie widzą bardzo drogie nieruchomości w Hiszpanii, bo na przykład są takie agencje mieszkaniowe w Hiszpanii, które pokazują tylko bardzo drogie nieruchomości, które są naprawdę drogie. No to jest prawda, no bo słuchajcie, chodzi o to, że agencja nieruchomości zawsze będzie ci pokazywała drogie nieruchomości. No bo wtedy dużo zarobią. Jeżeli ktoś pokazuje najwyższy standard nieruchomości, luksusowe nieruchomości, wiecie, nowe, pachnące, ładne, piękne, prawda, w najlepszych jakichś takich miejscach, wiecie, z czyszczonym codziennie basenem, wiecie, prawie że ze służbą, prawda, no to się nie dziwmy, że takie nieruchomości, wiecie, z ochroną, to nie dziwmy się, że pokazują wam nieruchomości za 500 tysięcy euro, prawda, no to 500 tysięcy euro, no to no pokazują za 500 tysięcy euro, bo jak sprzedadzą ci za 500 tysięcy euro nieruchomość, no to dostaną na przykład 3 czy tam 5%
ze sprzedaży, no to jest 5 razy 5, to zarobi taka osoba 25 tysięcy euro ze sprzedaży tej nieruchomości, czy 30 tysięcy euro, prawda, czy 40 tysięcy euro. No to oni mają taki profil, high profile sprzedaży mają dla ludzi zamożnych, prawda, no i w nich celują, a jak sobie taki człowiek spojrzy, wiecie, co zarabia 15 tysięcy, to się stuka w głowę, co ja wydam 500 000 euro na wiecie, na dom, no i rzeczywiście, no bo w rzeczywistości są takie dostępne tanie nieruchomości, wiecie, w Hiszpanii, że to przecież głowę zrywa, to można za 50 tysięcy euro kupić przepiękne apartamenty przy samej plaży, prawda, w bardzo fajnych miejscach, no to wiecie, no to 500 tysięcy, a 50 tysięcy euro, no to jest 10 razy mniej, no jeżeli ktoś patrzy, wiecie, na najlepsze miejsca na Majorce, gdzie on, te nieruchomości należą do, wiecie, bogatych piłkarzy, którzy nie znają się na finansach w znacznej części, do, wiecie, do bogatych ludzi, prawda, często do funduszy czy do samych hoteli, no to niech sobie, niech się nie dziwią, prawda, no ale teraz pokażę Państwu, proszę zobaczyć, prawda, no mamy, proszę zobaczyć, no przede wszystkim, ludzie bardzo często patrzą na przykład na Majorkę. Na Majorce w danym momencie, popatrzmy, jest bardzo drogo, prawda? Majorka jest piękna, wiemy gdzie jest Majorka. Ludzie bardzo często patrzą na Majorkę, na nieruchomości, bo każdy by chciał na Majorce, bo tam jest bo tak myślą, że jest fajnie. Ale na przykład jest taka miejscowość jak jest Gandia, prawda? Jak Gandia, też piękna, ładna i fajna, tylko mało znana i dlatego jest tam taniej, prawda? I jest na mainland. I jeżeli chodzi o Gandia, na przykład, no to jeżeli chodzi o Gandię, no to proszę zobaczyć, no tam są tak tanie nieruchomości, że nieruchomości w Gandii kosztują, proszę zobaczyć, nieruchomości w Gandii kosztują tyle, co rok wynajmu 100-metrowego mieszkania w Polsce, prawda? Czyli tam za roczny wynajem mieszkania, wiecie, w Trójmieście kupisz 100-metrowy apartament, tak? Czyli za równowartość wynajmu 100-metrowego mieszkania w Trójmieście, w Gandii, kupisz taki apartament 100-metrowy, prawda? I proszę zobaczcie, tak? To one się zaczynają właśnie, zaczynają się po 100 tysięcy złotych. To, że jest wystawione za 27 czy za 28, nie znaczy, że nie sprzedadzą za 20, prawda? Tym bardziej, jeżeli przyniesiesz gotówkę. No i proszę zobaczyć, tu są przecież te ruderki na początku, tak? No ale to jest wszystko po 100 tysięcy złotych, prawda? A przypominam, że wynajęcie 100-metrowego apartamentu w Trójmieście kosztuje w danym momencie razem z ociepleniem z tym wszystkim 84 tysiące złotych, a jak w bardzo dobrej chcesz kupić lokalizacji, no to nawet chcą 9 tysięcy złotych, no to wiecie, to jest totalny bezsens, prawda? Życie w Polsce dla ludzi, którzy nie muszą żyć w Polsce, dla ludzi, którzy mają pracę zdalną, dla ludzi, którzy mają w głowie, dla ludzi, którzy znają angielski, dla ludzi, którzy nie boją się nauczyć hiszpańskiego, dla ludzi operatywnych, to nie jest dla wszystkich. To nie jest dla wszystkich. Przede wszystkim to jest dla ludzi takich, ale to nie jest tak do końca, bo w rzeczywistości to nie jest tak, że ty też to jest dla ludzi, którzy nie boją się pracy, bo mówi się, że wiecie, że w Hiszpanii nie ma pracy, tak? A szanowni państwo, wiecie, jak trudno znaleźć pracę w Trójmieście za 5 tysięcy złotych na rękę, taką wiecie, nie fizyczną, tylko taką, na przykład jak macie, jesteście dobrze wykształceni, macie doświadczenie, wiecie, jak trudno znaleźć w Trójmieście pracę za 5 tysięcy złotych normalną taką pracę, wiecie, za 5, a czy to 5 tysięcy złotych w Trójmieście jest dużo? 5 tysięcy złotych, szanowni państwo, w Hiszpanii to się zarabia najmniej na zbiorach pomidorów. W Hiszpanii zbierając pomidory zarabiasz 5 tysięcy złotych. W Hiszpanii zbierając pomidory zarabiasz 7 tysięcy złotych. Mówię wam wprost, jeszcze pomidory macie za darmo. No pół żartem, pół serio, no mówię wprost, przecież Polska w danym momencie to jest jeden wielki kołchoz w rzeczywistości, tak? No kołchoz, no bo nawet nie masz jak zamieszkać z rodziną na 100 metrach, no nie masz, no to kołchoz, no to kołchoz, czy nie? Kaczyński stworzył kołchoz razem z Tuskiem przez 20 lat, taka jest prawda, gdzie nie ma, wiecie, w wyludniającej Polsce nie ma gdzie mieszkać, szanowni państwo, to jest dziwne, wyludniającej się Polsce drastycznie, w której wybudowano, nie wiem, ile mieszkań przez 15 lat, czy 20, nie wiem, 2 miliony mieszkań wybudowano przez 15 lat, wyludniającej się w Polsce, w której wybudowano 2 miliony mieszkań przez 15 lat, czy może nawet więcej, domów i mieszkań, nie wiem, może nawet 3 miliony, nie da się wynająć w normalnej cenie 100-metrowego mieszkania. Wynajem 100-metrowego mieszkania w Trójmieście jest droższy
Chyba niż w Manchesterze, w Liverpoolu i w Leeds. No a na pewno jest droższy o niebo niż w Gandhi na przykład, prawda? I tutaj widzimy, i tutaj mamy całą masę nieruchomości, wiecie, no za 100-150 tysięcy złotych, całą masę za 100-150 tysięcy złotych. Ludzie mówią, no tak, to są rudery. A ja mówię, a myślisz, że za ile, że gdzie zamieszkasz za te 7 tysięcy złotych w tym Trójmieście, w tym 100-metrowym mieszkaniu, też w takiej podobnej ruderze. Naprawdę, one się naprawdę nie różnią, naprawdę nie różnią się, uwierzcie mi, te nieruchomości nie różnią się od naszych starych 70-80-letnich bloków. Tak? To się nie różni, prawda? To się nie różni. Proszę zobaczcie, tego jest cała masa, tego jest po prostu cała masa, tego jest szok, tego jest po prostu tyle, że tego się nie da ogarnąć, wiecie, że tu w tej Gandhi to właściwie tak wygląda, że możesz kupić mieszkanie 100-metrowe za tam 160 tysięcy złotych czy 150 tysięcy złotych, bardzo ładne, ale trzeba uważać, bo podobne mieszkania próbują sprzedać za 100 tysięcy euro, prawda? Czyli takie same mieszkanie kupisz w Gandhi za 150 tysięcy złotych, ale jeżeli jesteś ostatni frajer, to możesz kupić takie samo mieszkanie lub troszeczkę może lepsze, a może nawet gorsze, za 460 tysięcy złotych, jeżeli jesteś frajer. Tak? Pamiętajmy o tym, tak? Że cena, że coś, że jeżeli coś kosztuje 40 tysięcy euro, nie znaczy, że jest gorsze od tego, co kosztuje 100 tysięcy euro, prawda? Naprawdę, jeżeli, powtarzam jeszcze raz, jeżeli coś kosztuje 40 tysięcy euro, nie znaczy, że jest gorsze niż to, co kosztuje 100 tysięcy euro. Cena działa na wyobraźnię. I tego jest cała masa, wiecie, ludzie mówią, no ale nie chcemy tu w mainland mieszkać, bo to tam, bo nie, prawda? I na przykład niektórzy chcieliby na Majorce mieszkać. Poważnie, tego cała masa, to jest wszystko 100-120 metrów, prawda? To jest w porównaniu do tych polskich cen jak za darmo. I ludzie mówią, no dobrze, ale nie chcemy tam, chcielibyśmy na przykład na Majorce, prawda? No im na Majorce, no rzeczywiście jest coraz drożej, taka jest prawda, na Majorce jest coraz drożej, bo te nieruchomości po prostu poznikały. No ale trzeba pamiętać, że w danym momencie patrzymy na okres wakacyjny. Tak, w okresie wakacyjnym zawsze ludzie chcą coś kupić, przyjadą, zobaczą, prawda, zawsze się zastanawiają nad kupieniem i ceny w wakacje, wiecie, łatwiej wynająć w wakacje, więc ludzie mniej pozbywają tych nieruchomości, prawda? Więc generalnie z tego co wynika, najlepiej kupować na Majorce, patrzeć na ceny na Majorce, wiecie, w grudniu, może w styczniu, lutym, prawda? Wtedy są najniższe, bo wtedy nikt nie wynajmuje na Majorce, w marcu, prawda? Wtedy nikt na Majorce nie wynajmuje, wtedy ludzie są przyciśnięci albo po prostu chcą oddać, bo chcą sprzedać jeszcze przed sezonem. A w sezonie to tak już gorzej, prawda? No bo jednak wpada jakiś hajs. No ale widzimy, że nawet na Majorce, popatrzmy, nawet na Majorce, widzimy, popatrzcie, 10 tysięcy reduced. Nawet na Majorce kupujemy 92 metry, nie wiem co to jest, 92 metry kwadratowe za 43 tysiące euro. Nawet na Majorce, proszę zobaczyć, 10 tysięcy obniżyli. I to nawet coś ładnego, to aż, bo ostatnio wchodziłem na Majorce, bardzo mało było ofert, ze względu na to, że zwyczajnie, no, one poznikały. To nie jest tak, że podrożały na Majorce, tylko te najtańsze, bo był wysyp ultra, ultra tanich. Był wysyp ultra, ultra tanich. Proszę zobaczyć, to jest bardzo ładne mieszkanie. Ciekawe jak to z zewnątrz wygląda, co to jest w ogóle, prawda? To jest bardzo ładne mieszkanie, aż wiecie, no ładne, no, to jest jakiś w ogóle dom za 42 tysiące euro, ciekawe gdzie to jest, czy gdzieś nie, ciekawe gdzie to jest, aż za 42 tysiące euro, proszę sobie wyobrazić, że 42 tysiące euro za coś takiego, aż mnie to dziwi, czemu, dlaczego i po co. 42 tysiące euro, czyli wiecie, na Majorce 42, 4 razy 4, 160 tysięcy złotych, 10 tysięcy euro obniżyli, prawda? I oczywiście są drogie, bo to są najtańsze nieruchomości, nie wiem, gdzie ta akurat jest nieruchomość, nie pokazuje, w Palma de Mallorca. To jest w miejscowości Palma de Mallorca. Palma de Mallorca. Czyli w stolicy. Aż szok, prawda? W stolicy Majorki, prawda? No i mamy resztę. Widzimy, no na Majorce po prostu zaczynają się te 100-metrowe, no nie po 20 tysięcy euro, nie po 30 tysięcy euro, a po 50 tysięcy euro, ale 50 tysięcy euro przy kursie
euro 4 zł, to 200 tysięcy, czy 220, czy 230 tysięcy euro za, wiecie, 100 metrów, czy 80, no ale to jest do negocjacji, sprzedaż pewnie za 40, czyli 160 tysięcy złotych, prawda? Czyli na Majorce zamieszkasz sobie za 160, 180, 200 tysięcy złotych, prawda? No tu, o, tu już się zaczynają drogi, widzimy, bo popatrzcie, cena skoczyła z 65 na 70. No mało jest tych na Majorce rzeczywiście i na Majorce już się zaczynają po 70 tysięcy, tak? Czyli 7 razy 4 to jest 300 tysięcy złotych. No ale to jest 300 tysięcy złotych, to dalej nie jest milion złotych, tak? Tylko że na Majorce nie musisz używać gazu w zimę, tak? Czyli wiecie, no jest ładna pogoda, nie musisz kupować na zimę butów, nie śmierdzi palonym, wiecie, oponami, prawda, i tak dalej, tak? Proszę zobaczyć, ile tego jest, tak? Jest cała masa, na Majorce jest drogo w porównaniu do tanich miejsc w Hiszpanii, ale jest znacznie taniej, aniżeli w Polsce dalej, tak? Na Majorce dalej jest taniej niż w Trójmieście, wiecie, na Majorce dalej jest taniej, nawet dwa razy, bardzo często niż na Majorce, tylko trzeba pamiętać, że tam nie ma zimy, prawda? Proszę zobaczyć, ile tego jest. Wcale te ceny nie są takie niskie, na przykład jak w Gandhi, prawda, czy w wielu innych miejscowościach, bo tam to już w ogóle można za pół darmo coś dostać. To jest prawda, prawda? Ale wiecie, Majorka to jednak Majorka. Majorka to jednak Majorka i chyba na Majorce jest mniejsza przestępczość niż w mainland, tak mi się wydaje, prawda? Widzimy, jest drogo, znaczy drogo, jest drożej w porównaniu do, jest drożej w porównaniu do Gandhi, no ale dalej są to ceny znacznie niższe niż w Polsce, bo w Polsce kupić przy plaży, prawda? Nieruchomość przy plaży, no to musisz zapłacić 15 tysięcy euro za metr kwadratowy i to są takie, wiecie, i bardzo często są to, wiecie, stare bloki, stare kamienice, a jak chcesz kupić nowy, no to 20 tysięcy euro. Oczywiście tego nikt nie kupuje, bo na to nikt nie ma pieniędzy, prawda? Bo są kredyty drogie, ale widzimy, że są możliwości, że nie trzeba, wiecie, wydawać 100 tysięcy złotych miesięcznie na czynsz w Polsce, żeby w ogóle być. Więc, wiecie, no rozumiem tych ludzi, którzy chcą się wyprowadzić z Wielkiej Brytanii, bo dla mnie to jest bez sensu pracować, no bo rzeczywiście emerytura w Wielkiej Brytanii 68 lat, a dodatkowo nie jest indeksowana, jest wiele innych czynników, Wielka Brytania cofa się, wiadomo, że w Wielkiej Brytanii dalej jest znacznie łatwiejsze życie, dalej znacznie więcej zarabiają, prawda, nieruchomości w stosunku do wypłat są tańsze, kredyty dalej są tańsze niż w Polsce i tak dalej, ale sytuacja się pogarsza, tak? Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, zapraszam do merytorycznego komentowania, zapraszam do subskrybowania mojego angielskojęzycznego kanału, bo założyłem angielskojęzyczny kanał, będę bardzo wdzięczny, jeżeli ktoś zostawi subskrypcję, link podałem w opisie, potrzebuję tych subskrypcji na ten angielskojęzyczny kanał, bo YouTube, tam wrzucam trochę tych filmów, one są dosyć mocno wybijane, ale nie są wybijane wystarczająco, bo YouTube dopiero wybija na angielskojęzyczny kanał filmy w języku angielskim, gdy się ma mniej więcej 1000, 1500, 2000 subskrypcji. Dlatego bardzo proszę o subskrypcję tego kanału, link w opisie, pomogą mi Państwo bardzo mocno. I przypominam oczywiście, że można wykupić, zasubskrybować mój kanał płatnie, prawda? Dzięki czemu się otrzyma dostęp do mojej czytanej nowej książki. Nie można jej nigdzie kupić w kopii twardej, w kopii miękkiej. Przepraszam, w kopii PDF, można tylko i wyłącznie subskrybuj. Subskrybuj mają ludzie taki guzik za granicą, inni mają wykup, a w Polsce ten guzik się nazywa wesprzyj, tak? Czyli w Polsce trzeba wesprzeć, prawda? Tam jest tam suma, prawda? Za granicą jest subskrybuj, a jeszcze gdzie indziej za granicą jest wykup, prawda? I wtedy można tak zasubskrybować i wykupić dostęp do mojej nowej. Subskrybując, otrzymamy dostęp do czytanej książki przeze mnie, update'owanej, i można tam usłyszeć rzeczy, o których w ogóle nie mówię publicznie, tylko i wyłącznie w tej książce i moim klientom. Pozdrawiam, do usłyszenia.